prezentacja. Przybliżę Państwu chociaż w krótkiej takiej formie, dlaczego udało nam się w branży mleczarskiej osiągnąć sukces. Szanowni Państwo, zanim przejdę do tej prezentacji, która przeprowadzi Państwa jakby przede wszystkim przez kwestię tego, jak my jako polska branża mleczarska rozwijaliśmy się na poziomie, na przestrzeni ostatnich lat. Pokażemy też Państwu te sukcesy, jeżeli chodzi o eksport, ale też i o produkcję krajową. Chcę parę słów powiedzieć o organizacji, którą mam przyjemność reprezentować. Polska Izba Mleka jest organizacją najmłodszą, ponieważ powstałą w 2008 roku. Natomiast jesteśmy dziś zdecydowanie największą organizacją branży mleczarskiej, albowiem nasi przetwórcy skupiają około 70% krajowej produkcji mleka. Tyleż samo przerabiamy i eksportujemy też bardzo dużo, jak Państwo później zobaczycie. Wszystkie największe firmy mleczarskie są członkami naszej organizacji. Dlaczego Polska miała szansę postąpić i miała odwagę postąpić w ślad za tymi krajami, które były już w Unii Europejskiej, w tak zwanej starej Unii Europejskiej, krajami dobrze rozwiniętymi, jeżeli chodzi o branżę mleczarską? Po pierwsze dlatego, że cały czas mieliśmy tą przewagę, że właścicielami największych przedsiębiorstw branży mleczarskiej byli i są do tej pory rolnicy, dlatego że około 70% zakładów przetwarzających mleko w naszym kraju to są właśnie spółdzielnie mleczarskie. Właścicielami tychże spółdzielni mleczarskich są właśnie rolnicy, czyli de facto to rolnicy, którzy stanowią radę nadzorczą w każdej spółdzielni, podejmują strategiczne decyzje, strategiczne kroki, jeżeli chodzi o rozwój danego przedsiębiorstwa. Patrząc na te informacje dotyczące tego, jak de facto liczba zakładów przetwarzających mleko zmniejszyła się w naszym kraju na przestrzeni tych ostatnich lat, można by śmiało powiedzieć, że tak naprawdę część tych rolników, którzy zasiadali w radach nadzorczych, musiało podjąć bardzo odważne decyzje dotyczące konsolidacji. Dlatego że tuż po podjęciu jakby, albo inaczej, jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej wiedzieliśmy już jako kraj, jako branża, że musimy podjąć takie kroki, by sprostać unijnej konkurencji, a także by stać się czołowym graczem, a może też w pewnych obszarach pokusić się o to, by stać się liderem, jeżeli chodzi o produkcję w poszczególnych aspektach branży mleczarskiej. Dziś według posiadanych źródeł mówi się o tym, że Polska jest czwartym producentem mleka w Unii Europejskiej. I to ewidentnie, o czym moi też przedmówcy wspominali, to też jakby wszystko jest zasługa tej odwagi takiej rolniczej, rolników, którzy podejmowali te decyzje, bardzo trudne decyzje, bowiem często ze świadomością tego, że przekroczą limity przyznane nam przez Polskę. My, jak Państwo wiecie, zapłaciliśmy ogromną karę 660 milionów polskich złotych za przekroczenie kwoty mlecznej. I mając pełną świadomość tego, że taka sytuacja może się wydarzyć, podjęli też wiele lat wcześniej, zanim dziś wiemy o tym, jak wysokie są te kary, podjęli wiele lat wcześniej decyzję dotyczącą inwestowania w swoje gospodarstwa. Ale o tym troszeczkę później. Jak Państwo widzicie, ta ilość zakładów mleczarskich zmniejszyła się i spółdzielni mleczarskich, i ona będzie się zmniejszała, ponieważ postępuje proces konsolidacji. Ten proces konsolidacji daje możliwość zwiększenia naszej pozycji konkurencyjnej, jeżeli chodzi o kraj i przewagę konkurencyjną naszego kraju. Spójrzcie Państwo, jak wyglądają dane liczbowe, jeżeli chodzi o kwestie związane z produkcją.
mleka i z tym wszystkim, co związane jest jakby z tą najważniejszą pracą, bez której te spółdzielnie dziś nie miałyby racji bytu, czyli pracę rolników. Oczywiście my stajemy się coraz bardziej poważnym konkurentem, jeżeli chodzi o produkcję w Unii Europejskiej, natomiast mamy dzisiaj świadomość tego, że produkcja polskiego mleka musi być i jest oparta o najwyższej jakości zapotrzebowanie, czyli produkt najwyższej jakości, czyli to mleko, które trafia do spółdzielni, do przetwórcy, musi być mlekiem o najwyższej jakości. W związku z tym gospodarstwa poczyniły ogromne inwestycje, między innymi dzięki Sapartowi, dzięki później środkom akcesyjnym. My jako branża mleczarska jesteśmy największym beneficjentem, jeżeli chodzi o środki unijne. Dzięki temu w dużej mierze rozwinęły się zakłady i spółdzielnie mleczarskie, ale też jest to bardzo ściśle powiązane z rozwojem gospodarstw, albowiem by wyprodukować produkt finalny o najwyższej jakości, do spółdzielni musi trafić surowiec o najwyższych parametrach jakościowych. Tę świadomość od samego początku budowali w rolnikach, budował w rolnikach jakby zespół całej spółdzielni, który był do tego przygotowany, odpowiednie służby edukowały, kształciły, wspierały w pozyskiwaniu środków unijnych i jeszcze wcześniej przedakcesyjnych po to, by inwestować de facto w przyszłość spółdzielni i by inwestować w przyszłość rolników. Państwo widzieliście, jak doskonale rozwijało się przedstawione tutaj prezentowane gospodarstwo pana Jana. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że w równie wspaniały sposób ci wszyscy rolnicy związani z produkcją mleka osiągają też sukcesy i te gospodarstwa są dziś na takim poziomie zmechanizowania, z tak ogromnymi inwestycjami, że dziś do nas, do Polski przyjeżdżają farmerzy z Francji, z Niemiec, z Holandii, czyli z tych krajów, gdzie 15 lat temu myśmy jeździli oglądać i patrzeć, jak wyglądają te gospodarstwa. Dziś oni przyjeżdżają do Polski, by zobaczyć, jak wygląda nowoczesne gospodarstwo. Dlaczego? Dlatego, że oni swoje inwestycje i swoje budowanie innowacyjności zakończyli 15 lat temu. Czyli wtedy, kiedy myśmy dopiero zaczynali myśleć o innowacyjności, o rozwoju i inwestowaniu w gospodarstwa. Dziś nasze polskie gospodarstwa mleczarskie, tych rolników oczywiście, którzy chcieli budować świadomie tę gospodarkę, wyglądają właśnie w taki sposób, w jaki moglibyśmy pomyśleć o tym jako gospodarstwo przyszłości. W pełni skomputeryzowane, zmechanizowane, a rolnik równie dobrze mógłby z balarów na przykład przez internet zarządzać i sterować całym systemem udoju, sprzątania, dozowania paszy itd., itd. Tak wygląda dzisiaj to polskie gospodarstwo. Dobrze, proszę Państwa, kilka informacji dotyczących tego, jak wyglądała ta produkcja, jak ta produkcja się rozwijała. Jak Państwo zapewne wiecie, mając określoną to, o czym wspominał Pan Profesor, określoną kwotę mleczną, musieliśmy w pewnym stopniu najpierw próbować zmieścić się w tych wszystkich określonych i danych nam kwotach, natomiast z drugiej strony, myśląc o inwestowaniu, o powiększaniu swojego stada, o zwiększaniu wydajności tych stad, rolnicy też mieli świadomość tego, że trochę ryzykują, czyli ryzykują tą sytuacją, w jakiej dzisiaj się znaleźli. Proszę Państwa, my jesteśmy, staramy się być tak naprawdę bardzo wiodącym liderem, jeżeli chodzi o poszczególny asortyment w zakresie eksportu. Natomiast patrząc na dane chociażby z tej tabeli, no widzimy, że
Jeżeli chodzi o produkcję, to tak naprawdę jest kilka obszarów, w których się specjalizujemy. Natomiast jeżeli chodzi o eksport, o czym będę mówiła dalej, to cały czas to mleko w proszku, serwatka w proszku jest produktem wiodącym. Proszę Państwa, wspominałam o tym, że 30% naszej produkcji trafia dziś na rynek, trafia dzisiaj na eksport. Lwia część z tego na rynek unijny, czyli rynek wewnętrzny. Oczywiście z racji położenia geograficznego, z racji dużego zainteresowania też naszym produktem i naszą ceną, dla nas istotnym elementem i istotnym rynkiem był rynek rosyjski. Jak wiemy, wprowadzone embargo załamało tę sytuację i musieliśmy bardzo szybko szukać nowych rynków zbytu. Zmobilizowało nas to, nas jako organizację, stronę rządową, do tego, by zintensyfikować nasze działania w obszarze pozyskiwania kontrahentów tam, gdzie do tej pory tych kontrahentów nie mieliśmy. Miałam przyjemność uczestniczenia w kilkunastu spotkaniach rządowych, misjach organizowanych przez ministra rolnictwa na przestrzeni tego okresu od momentu, kiedy zostało wprowadzone embargo. I rzeczywiście po tych staraniach, zarówno ze strony rządowej, jak i ze strony tych, którzy to mleko przetwarzają, czyli spółdzielni zakładów mleczarskich, bo tu współpraca musi być absolutnie bardzo spójna pomiędzy jakby ułatwieniami ze strony rządowej, ze strony głównego lekarza weterynarii, a także ze strony producentów, udało nam się zniwelować tę sytuację. Aczkolwiek cały czas mleczarska, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, jest w tak zwanej sytuacji kryzysowej. Ten kryzys wynika z tego, że mamy europejską nadprodukcję. Rynek chiński nam się trochę załamał, a na ten rynek chiński łakomym wzrokiem w zasadzie cała Europa patrzyła i patrzy. Natomiast otworzyły się też nowe możliwości. Udało nam się wejść do tych krajów, do których do tej pory mieliśmy problemy, chociażby z uzgodnieniami świadectw weterynaryjnych. Oczywiście to jest tylko element jakiegoś zminimalizowania tych skutków rosyjskiego embarga. No niemniej jednak staramy się, by działania, które prowadzimy permanentnie, działania promocyjne, bo robimy dużego rodzaju projekty finansowane ze środków unijnych. Jako organizacja prowadzimy aktualnie dużą kampanię promocyjną na terenie Chin, wspomagając tym samym te wszystkie działania, które prowadzone są zarówno przez stronę rządową, ale też i te działania, które prowadzone są bezpośrednio przez poszczególnych producentów. Kilka informacji dotyczących tych kierunków. Jak widzicie Państwo, to co wspominałam, Unia Europejska jest znaczącym tutaj liderem, jeżeli chodzi o eksport. No i oczywiście też ta produkcja, czyli to, co jest, cieszy się największym jakby zainteresowaniem cały czas. Proszę spojrzeć, tak naprawdę rentowność i ilość sprzedanego sera spadła, natomiast w większości mamy tutaj bardzo duże znaczenie. Dlaczego ser? Dlatego, że to właśnie Rosja była głównym odbiorcą sera. I Rosja tego sera de facto zdejmowała z naszego rynku bardzo dużo. Patrząc na strukturę tego, jak my się lokujemy jako Polska w europejskim torcie, jeżeli patrzymy na to jako ogólnie kraj, my mamy bardzo wysoką pozycję, tak? Czyli ta czwarta pozycja stawia nas, pretenduje nas do tego, by krok po kroku iść w kierunku europejskiego lidera. Natomiast patrząc z punktu widzenia tego, jak wyglądają pozycje naszych polskich firm, my nadal jesteśmy gdzieś tam pod koniec tej trzydziestki. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy cały czas bardzo duże rozdrobnienie, jeżeli chodzi o zakłady
mleczarskie. I powinniśmy w tym momencie wrócić do tego pierwszego slajdu, gdzie pokazana była ilość zakładów i spółdzielni mleczarskich, czyli jest to około 190, powiedzmy sobie, podmiotów czynnych, podmiotów skupujących aczkolwiek i przetwarzających mleko, aczkolwiek część z nich przekształciła się już tylko i wyłącznie w podmioty skupujące, a także w grupy producenckie, ale cały czas funkcjonują jako spółdzielnie mleczarskie, albowiem w swoich statutach mają cały czas jeszcze ten zapis. Dlaczego my tak naprawdę jesteśmy bardzo mało konkurencyjni, jeżeli chodzi o Unię Europejską? Ponieważ nasza słabość wynika, tak jak powiedziałam, z tego ogromnego rozproszenia. Wiele lat temu największe spółdzielnie mleczarskie, Mlekpol, później Mlekowita, potem Polmlek, potem Łowicz i kilka jeszcze innych, rozpoczęły proces konsolidacji. Niezwykle trudny. Niezwykle trudny, albowiem wymagający zgody przede wszystkim tych rolników, którzy zasiadali w radach, czy zasiadają w radach nadzorczych, ale też i bardzo trudny z powodów, myślę, takich ekonomicznych. I często do tego procesu konsolidacji, patrząc na to historycznie, dochodziło wtedy, kiedy tak naprawdę te spółdzielnie były już w bardzo kiepskiej kondycji finansowej. I nie było to dobre rozwiązanie. Bo dobre rozwiązanie byłoby wtedy, kiedy silne podmioty, każdy w dobrej sytuacji ekonomicznej, łączy swoje siły, daje wspólną dobrą ofertę, łączy się w strukturach spółdzielni albo w zakresie wspólnego handlu, wspólnego marketingu, ale to wymaga bardzo odważnych decyzji, trudnych decyzji. Oczywiście ten proces krok po kroku postępuje, ale nie jest tak intensywny jak jeszcze kilka lat temu. Więc mamy nadzieję, że uda nam się w przeciągu 10-15 lat stworzyć tak silne organizmy, jeżeli chodzi o spółdzielnie mleczarskie, by śmiało konkurować z tymi największymi spółdzielniami mleczarskimi w Unii i w świecie. Szanowni Państwo, postaram się jak najszybciej przejść przez te elementy. To jest to też, o czym Państwu mówiłam, tak? Czyli to są tak naprawdę tylko nieliczne zakłady i spółdzielnie mleczarskie mają dzisiaj tak naprawdę tę silną pozycję, a ich poziom rentowności też jest na tak zadowalającym i stabilnym poziomie. Wspominałam Państwu, może już nie będę tutaj mówiła o tej strukturze, bo to już jakby moi przedmówcy też powiedzieli. Wspominałam Państwu o tym, że zapłaciliśmy w euro ponad 160 milionów kary. Ta kara tak naprawdę doprowadziła do tego, że niestety, ale część gospodarstw, które rozwijały się dość atrakcyjnie i intensywnie, niestety musiały stopować swoją produkcję, musiały częściowo likwidować stada, ponieważ spodziewali się tego, że będzie to tak duży problem. Natomiast patrząc na to jakby z punktu widzenia naszego kraju, oczywiście mamy świadomość, że mechanizm i machina rozpędzona tej produkcji, ona cały czas będzie funkcjonowała, będzie się toczyła, a nasze zakłady mleczarskie, nasze spółdzielnie będą przetwarzały coraz większe ilości mleka, ponieważ producenci nasi są producentami bardzo odważnymi, czyli to, o czym powiedziałam, nie boją się inwestować,
poczynili ogromne nakłady inwestycyjne. Oczywiście za tym często stoją też bardzo duże kredyty bankowe, które muszą spłacać i tutaj jesteśmy na styku dramatu, tak? No, z jednej strony cena mleka, która w ostatnim czasie bardzo mocno spadła, banki nie obniżyły w żaden sposób oprocentowania i mamy sytuację trochę patową. Natomiast jest to element tej ekonomii gospodarczej, który no niestety w pewnym momencie musiał zafunkcjonować i on właśnie teraz z tą całą sytuacją mamy do czynienia. Szanowni Państwo, największe polskie spółdzielnie, zakłady mleczarskie zlokalizowane są na terenie województwa podlaskiego, tego słabego województwa, patrząc z punktu widzenia tej produkcji rolniczej, która jest roślinnej, która jest tak naprawdę w dużej mierze ustawiona właśnie pod to wszystko, co jest związane z produkcją mleka. Natomiast my oczywiście mamy jakby świadomość tego, że na tak słabych glebach trzeba było stworzyć taką niszę, która będzie przynosiła korzystne efekty ekonomiczne dla tych gospodarstw i dla tych rolników, więc stąd też specjalizacja pod kątem produkcji mleka. Ilość i kilka informacji dotyczących tego, jak wygląda ta nasza produkcja, ilości w poszczególnych segmentach, to już nie będę Państwu jakby przekazywała tych szczegółów, to wszystko znajdziecie Państwo w tej prezentacji. Natomiast patrząc na to też, dlaczego my jesteśmy konkurencyjni, dlaczego my stajemy się w dużej mierze też konkurencyjni dla krajów wielu, tak naprawdę nie tylko dla krajów europejskich, dlatego że cały czas mamy jeszcze w miarę relatywnie tanią siłę roboczą. W związku z tym często te ceny, które w efekcie są cenami, które trafiają do konsumentów lub trafiają do tych odbiorców w różnych krajach, one są na tyle atrakcyjne, by spróbować zniwelować te trudne spadki cen dla rolników, czyli spadki cen mleka. Kilka informacji na temat pogłowia, na temat tego, jak wygląda cena, średnia cena krowy w naszym kraju, a także jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o całą tą produkcję. Oczywiście zaraz pewnie gdzieś tutaj powinna mieć jakiś slajd dotyczący spadku ilości krów. My tak naprawdę pomimo tej tendencji spadkowej, jeżeli chodzi o ilość krów w stadzie, to ta wydajność z krowy jest coraz to większa. Szanowni Państwo, 2015 rok przyniósł dość poważne zmiany w strukturze, jeżeli chodzi o gospodarstwa. Oczywiście to też związane jest ze skutkami trochę tego rosyjskiego embarga, a także tej sytuacji kryzysowej globalnej, z jaką mamy teraz do czynienia. Natomiast cały czas jakby patrzymy na to perspektywicznie, z taką nadzieją, że ta sytuacja powinna być traktowana jako sytuacja przejściowa i taka sytuacja, która nie powinna w znaczący sposób w perspektywie wielu lat odbić się negatywnymi skutkami dla naszej pozycji, jaką dziś mamy wypracowaną w Unii. No i teraz proszę Państwa, tych kilka informacji, dlaczego tak udaje nam się jako polskim spółdzielniom mleczarskim, polskiej branży mleczarskiej osiągać sukces i w jaki sposób jest to istotne z punktu widzenia też rolnika. Oczywiście rolnik jako właściciel spółdzielni ma świadomość tego, że jego wynagrodzenie, czyli cena płacona za mleko, uzależniona jest w dużej mierze od kondycji finansowej przedsiębiorstwa spółdzielni, z którą jest związany. Jako właściciel tejże spółdzielni ma też świadomość tego, że inwestując w ten swój zakład, w tą swoją spółdzielnię, poprzez gromadzenie funduszu zasobowego, poprzez gromadzenie funduszu udziałowego, inwestuje także w swoją przyszłość. I dziś ci liderzy polskiej branży mleczarskiej, tych 10 największych spółdzielni, mogą powiedzieć, że ten sukces zawdzięczają przede wszystkim dobrej współpracy pomiędzy zarządami spółdzielni
i pomiędzy rolnikami, radami nadzorczymi, bo to ci rolnicy decydują de facto o tym, jaka będzie cena płacona wszystkim rolnikom, bez względu na to, czy to są spółdzielnie duże o wielkości 13-14 tysięcy dostawców, czy to są te mniejsze spółdzielnie. Jest to istotne, bo muszą też poprzez odprowadzenie części ze swego wynagrodzenia i gromadzenie tego w kapitał udziałowy, w kapitał fundusz zasobowy, dawać też zielone światło zarządowi takiej spółdzielni do inwestowania w przyszłość, czyli inwestowania w coraz nowszy park technologiczny, a dziś w Polsce średnia żywotność takiego parku technologicznego w spółdzielni mleczarskiej jest około 5 lat. Co 5 lat następuje zmiana na jeszcze nowsze i jeszcze nowsze. W związku z tym muszą też, by nie korzystać z wysoko oprocentowanych kredytów, jakie oferują banki, korzystać z tych funduszów, które były gromadzone przez lata lub są gromadzone przez lata. Dziś wiemy, że jako spółdzielnie mleczarskie nie mamy już możliwości korzystania z różnego rodzaju wsparcia, na jakie mogą na przykład liczyć grupy producenckie wspomniane tutaj, ponieważ myśmy już wyczerpali te nasze zasoby. My dziś możemy korzystać z miękkich, z pieniędzy na doradztwo, z pieniędzy na szkolenia. To jest oczywiście bardzo istotne i z tego korzystamy, ponieważ mamy cały czas świadomość, że edukacja i wiedza są jednym z najważniejszych elementów przyczyniających się do rozwoju. Natomiast patrząc na to już jakby z punktu widzenia takiego podwórka funkcjonowania spółdzielni, co jest istotne dla wsparcia rolników? Przede wszystkim istotne jest to, by otrzymywali cały czas duży zasób wiedzy i informacji. Istotne jest to, by byli objęci specjalistyczną opieką i doradztwem, jeżeli chodzi o żywienie, o zdrowie zwierząt, a także we wszystkie mechanizmy około, takie, które są jakby obok tego wszystkiego poza krową, czyli wszystkie elementy wsparcia, które mogą im dać spółdzielnie, jak na przykład bezgotówkowe rozliczenia za paliwo, szeroko pojęte doradztwo w obszarze funkcjonowania nie tylko stricte pomiędzy lekarzem weterynarii, który współpracuje z danym gospodarstwem lub sztabem ludzi, którzy są zatrudnieni do tego, by być doradcami dla danego rolnika, ale bardzo szerokie doradztwo również w obszarze prowadzenia ksiąg ekonomicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko oferują dziś spółdzielnie, które inwestują w swoich rolników. A ci, którzy inwestują w swoich rolników, mają dziś wysokie pozycje. Szanowni Państwo, to jest właściwie powtórzenie. Szanowni Państwo, ja chciałabym tylko kilka jeszcze takich konkluzji. Oczywiście my z pokorą patrzymy na to, jak cały świat nie stoi, też się rozwija. Mamy tego świadomość. Natomiast jesteśmy dumni z tego, że po pierwsze, nasi rolnicy mieli na tyle odwagę, by zainwestować w swoje gospodarstwa. Po drugie, mają często na tyle odwagę, by powiedzieć, ok, spróbujmy się dogadać z innymi, spróbujmy stworzyć większy i większy i większy zakład, czyli większą spółdzielnię poprzez te etapy konsolidacji, by w przyszłości nasze dzieci, które często to są właśnie gospodarstwa rodzinne, można powiedzieć, że prawie w zdecydowanej większości to są właśnie gospodarstwa rodzinne, miały tę lepszą przyszłość, by konkurencyjność ich stawała się coraz większa, by konkurencyjność zakładu i spółdzielni, której jesteśmy właścicielem, była też coraz większa. Chciałam w takim razie Państwu podziękować za uwagę i jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, służę pomocą i odpowiedzią. Dziękuję bardzo.